technika pamięciowa. Mówi się o tym, że pamięć czasami jest dobra i krótka, różne są anegdoty na temat pamięci, natomiast na pewno każdy człowiek jakieś te umiejętności posiada, tak? Tak, umiejętności mamy po części wrodzone, natomiast możemy też je wyćwiczyć. Mając świadomość, co pomaga nam w zapamiętywaniu, co przeszkadza, aha, i umiejętnie po prostu tym sterując, jesteśmy w stanie osiągać coraz lepsze wyniki, bo to, że ktoś ma wrodzoną pamięć, to nie wszystko. Warto też tą pamięć poćwiczyć. A w jaki sposób? Sposobów jest naprawdę wiele, ale przede wszystkim to jest utrzymanie siebie w dobrej kondycji, tak? Dużo ruchu, zdrowia, odpowiednia dieta. W zdrowym ciele zdrowy duch. Dokładnie, w zdrowym ciele. Banalne, ale prawdziwe. Dokładnie, w zdrowym ciele zdrowy duch. Dieta, dużo ruchu, sen. Należy być wyspanym. Każdy może rozpocząć bez względu na wiek? Czy to jest technika tylko dla ludzi młodych, a potem te komórki szare nam gdzieś obumierają? To jest prawda, że z wiekiem nasz mózg coraz słabiej nam po prostu zapamiętuje, coraz słabiej z nami współpracuje i wtedy powiedzmy to zapamiętywanie już nie jest tak efektywne, ale możemy sobie pomóc przez odpowiednie ćwiczenia, poprzez zapamiętywanie choćby, nie wiem, numerów telefonów, czy nazwisk osób, kto gdzie mieszka, czy też różnych rzeczy, które w codzienności nie zapamiętujemy, a staramy się zapisywać, czy przy pomocy jakichś nośników elektronicznych, po prostu możemy ćwiczyć mózg, starając się zapamiętywać to. Zastosowanie tych wszystkich metod, tych wszystkich umiejętności w życiu, najczęściej gdzie? Najczęściej gdzie? Tak naprawdę powiem szczerze, wszędzie. Bo poprzez zapamiętywanie swojego numeru, wszystkich pinów, numerów kont, zapamiętywania numerów telefonów, tak? Jak i również zapamiętywanie większych treści, przygotowanie się do publicznych wystąpień, większych treści, jakichś referatów, tak? I wtedy poprzez umiejętne zapamiętanie tego jesteśmy w stanie w sposób uporządkowany, wybiórczo pobierać jak z twardego dysku, z naszej pamięci, te informacje i nimi się dzielić, wykorzystywać je. Pamięć ludzka nie ma żadnych granic? Śmiem twierdzić, że nie. Dobrze, skończyliśmy pokazywanie Kacprowi wszystkich tych kart, które mamy. Jest ich 30, tak? Tak. Dobra, i teraz rozumiem, że mogę wybrać sobie, że co jest na karcie, dajmy na to 6 czy 7 i wtedy czekam na odpowiedź. Dobra, to w takim razie 6 karta. Pszczoła. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Pszczoła. Okej. Okay. Karta 17. Ołówek. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ołówek. Reżyserka, jakaś cyfra, żeby nie było, że ustawiona sprawa? 26, dobrze. Okular. 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okulary. Ostatnia karta? Policjant. Proszę bardzo, niesamowite, naprawdę. Znaczy, no praktycznie można to w lekcjach geografii na przykład, aha, zapamiętać różne nazwy gór, rzek, do rzeczy. Czyli wszystkie te konturówki, żeby wskazać odpowiednio precyzyjnie, gdzie na mapie się mieści, też za pomocą tej techniki, tak? No tak. Aha. Znaczy można na przykład, jak są do rzecza jakiejś rzeki, no to można na przykład raz zapamiętać, że do 25 załóżmy jest prawe, a dalej są na przykład już lewe do rzecza, załóżmy. Czyli widzisz, że zastosowanie na pewno w życiu jest dosyć ogromne tej całej techniki. Tak. Duże zainteresowanie nauką tego wszystkiego? Powiem szczerze, spore, coraz większe zainteresowanie wśród osób dorosłych. Powiem tak, kiedyś przed wojną, przed II wojną światową, przed wojennym gimnazjum, mnemotechniki były przedmiotem obowiązkowym. No dzisiaj niestety są... Czasy się zmieniły, więcej mamy komórek, telefonów, nie trzeba pamiętać. No powiem tak, nigdy nie wiemy, kiedy z naszego umysłu będziemy musieli skorzystać. Kiedy bateria się rozładuje, prawda? Warto. I trzeba nagle jakiś numer mieć w pamięci. Dziękuję panowie bardzo serdecznie, powodzenia, życzę kolejnych rekordów w tym wszystkim. Dziękuję.